Witam i zapraszam Was do oglądania kolejnego mojego filmu ze statystyki matematycznej. Tym razem dotykamy tematu korelacji, a dokładniej statystycznej istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Generalnie musimy sprawdzić, czy taka korelacja, która wyszła nam w próbie, czy ona by się utrzymała w przypadku populacji generalnej. Liczymy to oczywiście zwyczajnie na papierze, bo w każdym możliwym programie statystycznym, takim obliczeniowym, sprawa jest bardzo prosta, ale pytanie, jak to by było, gdybyśmy mieli to liczyć na ćwiczeniach, na kolokwium, na zaliczeniu w formie papierowej. Zaczynamy od tego, że mamy polecenie. Sprawdź hipotezę na poziomie istotności 0,05, czy współczynnik korelacji między tymi zmiennymi, czyli jakimiś tam wcześniej wymienionymi, nieistotnie różni się od zera wobec hipotezy alternatywnej, że różni się istotnie od zera. No więc tutaj w takim czymś, w takim powiedzmy poleceniu musimy wyłapać to, że mamy do czynienia z testem istotności korelacji liniowej Pearsona. Chodzi o to, że mamy sprawdzić hipotezę, czy to, co mamy wyliczone w współczynniku korelacji liniowej Pearsona, czy to faktycznie jest dość duża wartość, czy bym powiedziała, nie warto na nią zwracać uwagi i jest nieistotna statystycznie. Wszystko zależy teraz od tego, jak wielka jest próba w przypadku korelacji liniowej Pearsona takiego testu. Czy będziemy korzystać z rozkładu normalnego, a może będziemy korzystać z rozkładu testu studenta. Jeżeli w tym momencie na podstawie powiedzmy wcześniejszych danych, które tutaj nie są zapisane, widzimy, że liczebność próby N była niewielka, bo 11, a próba niewielka to jest poniżej 30, czy tam do 30, to w tym momencie będziemy korzystać raczej z wartości z rozkładu testu studenta, bo to jest rozkład bazujący na niewielkich, nielicznych próbach. W tym momencie, jeżeli wiem, że stopni swobody jest 9, a poziom istotności wynosi 5%, to w odpowiednich tablicach rozkładu testu studenta można znaleźć wartość krytyczną na takim odpowiednim poziomie. Żeby przeprowadzić ten test statystyczny, musimy zacząć od wypisania hipotez badawczych. Pierwsza hipoteza jest nazywana zerową i ona ma następujący zapis. Rho. To jest taki symbol, ludzie niektórzy mówią, że to jest balonik, ale po prostu to jest, w próbie mówimy o R, korelacja z dużą, małą literką R, a w populacji generalnej stosujemy grecki symbol rho równa się 0. Niektórzy piszą rho x, y. Można oczywiście, ale generalnie musimy zaznaczyć, że w hipotezie zerowej mówimy o nieistotnej korelacji, czyli to wynika z tego, że traktujemy jej współczynnik tej korelacji liniowej Pearsona za nieistotny statystycznie, czyli matematycznie równy 0. A w hipotezie alternatywnej zakładamy, że rho jednak jest różne od 0. A rho różne od 0 oznacza to tyle, że współczynnik korelacji jest istotny statystycznie, co oznacza, że sama korelacja, ta zależność jest istotna statystycznie. W związku z tym, że próba była mała, nasz test opiera się o rozkład testu studenta, gdzie statystyka testu w tym teście korelacji liniowej Pearsona ma następujący wzór, gdzie w liczniku jest RXY, czyli ta korelacja z próby, wynik korelacji liniowej Pearsona z próby, w mianowniku 1 minus ta korelacja do kwadratu przemnożone razy pierwiastek n minus 2. Jeżeli byśmy wiedzieli wstępnie, że wcześniej policzona korelacja wynosi 0,892, to i próba nasza jest mała, to odpowiednio nasza statystyka wynosi w tym momencie 5,92. Tak wysoki wynik dla mnie już świadczy o istotnej korelacji, ponieważ statystyka T studenta, jeżeli przekracza 2 lub jest mniejsza niż minus 2, no to ona musi w tym momencie być już dość wysoka i świadczyć o prawdopodobnym odrzuceniu hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej. Ale poprawnie kończę ten test, widzimy, że statystyka jest wysoka i w porównaniu do krytycznej, która została wcześniej przez nas znaleziona, zachodzi na pewno zależność, że wartość bezwzględna z tej statystyki, czyli z 5,92, na pewno przekracza krytyczną 2,262,
co w naszym rozumowaniu istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Taką decyzję należałoby podjąć. Czyli możemy powiedzieć, że przy tym poziomie istotności 5%, który został wzięty do badania, na pewno istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. Tej hipotezy zerowej, która mówiła, że współczynnik korelacji między zmiennymi jest nieistotny. A więc odrzucam hipotezę o braku korelacji na rzecz tego, że jednak ta korelacja jest istotna, bo faktycznie jej współczynnik okazał się statystycznie istotny. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie pisać na zadania@projekty.wp.pl. Możecie też wejść na stronę internetową, która tutaj jest podana, to tylko moja strona internetowa z całą ofertą, którą mogę Wam zaproponować. Jeśli chodzi o YouTube, to możecie zawsze subskrybować, komentować, przeglądać playlisty, lajkować, jeżeli te filmy moje Wam się podobały, bo tylko wtedy będę wiedziała, że warto te kolejne filmy nagrywać. Proste, ale chyba wystarczające, żeby zrozumieć choćby zarys tematu, który będziecie mieli omawiany na kolokwium, czy na zaliczeniu, czy dalej idąc na egzaminie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do nauki.